A może teraz dla rozładowania napięcia trochę sportu. Znalazłem informację o dyscyplinie może nie aż tak bardzo popularnej, ale za to z tradycjami. Może komuś do gustu przypadnie szermierka. Może być też słowna. Może. Szermierka to elegancka, dynamiczna dyscyplina sportu, która przez wielu uważana jest za sport elitarny. Wymaga nie tylko znakomitego przygotowania fizycznego, ale także inteligencji. Swój rodowód wywodzi ze średniowiecznych walk rycerskich. Szermierka uprawiana jest w trzech konkurencjach – floret, szabla i szpada. Obok sportowej odmiany od niedawna rozwija się również szermierka rekreacyjna, którą można trenować na zajęciach w Domu Kultury Zacisze w Warszawie. To jest nowy rodzaj szermierki. W Polsce rozwija się od kilku lat. Nazywa się szermierką Go Now. Nazwa od nazwy broni. To jest broń w miękkiej otulinie, broń z tworzywa sztucznego. Różnica, jeżeli mówimy tutaj o szermierce sportowej, tej wyczynowej, która nam się kojarzy ze słowem szermierka. Białe stroje, w ręku szpada sportowa, szabla bądź floret. No to różnica jest taka, że ta broń jest dużo tańsza w porównaniu z bronią sportową. Także ochraniacze nie są potrzebne jakieś rozbudowane ochraniacze, wystarczy t-shirt i maska na głowę. Postawa, gotowi, naprzód. Stop! Natarcie, trafienie, punkt. Zauważyłem, że to będzie akurat walka na miecze, a ja lubię w ogóle walczyć, to mnie zaciekawiło. W szermierce Go Now stosuje się te same cięcia, które stosuje się w innych rodzajach broni. W szabli wykonujemy działania na całe ciało, czyli cięcia na głowę, na pierś, na ręce, na nogi. Nie wolno zadawać pchnięć. Broń do szermierki Go Now pozwala na bezpieczne wykonywanie ciosów bez obawy o spowodowanie kontuzji. Przy bardzo silnych uderzeniach może dojść co najwyżej do powstania śniaków. Nie boję się, bo te miecze są takie mięciutkie. To wcale nie boli, jak się dostaje. Uczymy się tego, co w każdej tak naprawdę formie szermierki, czyli koordynacji ruchowej. Trzeba opanować własne ciało. Uczymy się prawidłowej postawy. Uczymy się chodzenia prawidłowego. W szermierce mówi się, że nogi są ważniejsze niż ręce. Potem dołączamy do tego pracę bronią, czyli podstawowe cięcia, podstawowe formy obrony przed atakami przeciwnika. No i uczymy się walczyć. Nauczyłem się robić wypady, osłonę szóstą, osłonę czwartą i ataki. Możecie się bronić zasłonami, możecie się bronić odległością. Umiejętności tutaj nabyte mogą się przydać na zawodach sportowych, w czasie jakiejś imprez rekreacji historycznej, czyli turnieje rycerskie. To jest bezpieczna walka, nie robimy sobie krzywdy, nie czujemy do siebie złości czy nienawiści, a czujemy ten miły zastrzyk adrenaliny, który przy walce się pojawia. Poza tym uczymy się też wygrywać i uczymy się przegrywać. Dobrze, stop! Dzisiaj to już wszystko. My się żegnamy. Miłego blogowania i vlogowania. Na razie. Cześć. 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 Cześć.